Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy z mszą świętą, odprawioną powszechnie we wszystkich polskich kościołach, jest coś nie tak? Zapraszam. Materiał ten jest odpowiedzią na najwyraźniej rosnące zapotrzebowanie na komentarz wokół reformy liturgicznej. Skąd rosnące zapotrzebowanie? Na naszym kanale ostatnio jest sporo nowych widzów i widzę, że w komentarzach znowu pojawia się kwestia atakowania reformy liturgicznej. Dlatego też ten materiał będzie takim materiałem zbierającym, może dosyć ogólnie problematykę wokół nowej mszy i odsyłającym do bardziej precyzyjnych materiałów, które już na kanale są. A więc zacznijmy od tego, o co chodzi z reformą liturgiczną. Reforma liturgiczna, inaczej msza święta, tak jak dzisiaj ją powszechnie polscy katolicy znają, jest odprawiana według mszału, który wcale nie pochodzi gdzieś ze średniowiecza, tylko jest to mszał, który pochodzi z drugiej połowy XX wieku, który pochodzi z lat 70. XX wieku. Jest to więc stosunkowo w kontekście historii Kościoła jednak liturgia dosyć młoda. Jest to również liturgia, która jako jedyna w historii Kościoła została stworzona ad hoc przez komisję liturgiczną. Wszystkie pozostałe katolickie liturgie, to znaczy liturgie, które zostały zatwierdzone w Kościele katolickim, o zatwierdzeniu Novus Ordo Missae jeszcze oczywiście pod koniec sobie powiemy. Natomiast wszystkie liturgie odprawiane w katolickich kościołach są to liturgie, które odwołują się do tradycji apostolskiej, które swoimi korzeniami sięgają do najstarszych czasów Kościoła. Ich korzeni nie da się tak naprawdę ostatecznie prześledzić, bo są właśnie tak, bo sięgają tak głęboko, bo sięgają do czasów katakumb, bo sięgają do czasów, kiedy apostołowie jeszcze mszę świętą odprawiali. Novus Ordo Missae jest wyjątkiem w kontekście całego Kościoła katolickiego. Jest liturgią, która została stworzona przez komisję liturgiczną od początku do końca i która też nieustannie oczywiście ulega pewnym zmianom. W Kościele Zachodnim, w Kościele Łacińskim używano przed Novus Ordo Missae tak zwanej mszy świętej trydenckiej, w uproszczeniu mszał trydencki, tak będziemy ten mszał nazywali. Jest to liturgia, która korzeniami swoimi sięga czasów apostolskich, a która w mało zmienionej formie jest udokumentowana już od czasów Grzegorza Wielkiego, czyli od VI wieku. Nazywamy ją mszą trydencką, tak trochę potocznie, ze względu na to, że ostatecznie skodyfikowana została przez papieża Piusa V, o czym też za chwilę będziemy sobie mówili. No i teraz pierwsza sprawa. Skoro przez praktycznie 20 wieków odprawiano mszę świętą w jakimś rycie. 20 wieków, oczywiście w pewnym uproszczeniu. Odprawiano w pewnym rycie, a później w drugiej połowie XX wieku nagle dokonano jakiejś zmiany. To warto się jednak zastanowić, dlaczego tak się stało. I myślę, że tą refleksję możemy zacząć od zadania sobie pytania, jak ta liturgia została zmieniona. I tutaj pierwsza uwaga odsyłająca do innego materiału. Odsyłam do mojego materiału Nowa Msza i Protestanci. Tam będę dużo dokładniej opisywał to, co teraz pokrótce streszczę. Otóż, gdy prześledzimy historię zmian pomiędzy mszą trydencką a Novus Ordo Missae, a nowym porządkiem mszy świętej, to dostrzeżemy coś zadziwiającego. Mianowicie, jeśli spojrzymy na jeszcze jeden ryt, na ryt Cranmera, wprowadzony przez protestantów w XVI wieku w Anglii, jeśli porównamy sobie te trzy ryty, to dostrzeżemy, że Novus Ordo Missae, nowy porządek mszy świętej, zatwierdzony w latach 70. przez katolickie władze, jest rytem dużo bardziej podobnym do rytu Cranmera niż do mszy trydenckiej. Jest to
to coś, co już powinno nas zadziwić, co dla katolika powinno być jednak dosyć szokujące. Dlaczego? Dlaczego Kościół katolicki wprowadza rytm mszy świętej, który bardziej niż swego prawie 2000-letniego poprzednika przypomina ryt wprowadzony przed 500 laty u protestantów. Odsyłam poszczegóły do tego materiału. Nowa msza i protestanci. Będzie odpodlinkowany. Tutaj tylko bardzo pokrótce. To jest chociażby ta od razu rzucająca się w oczy kwestia odwrócenia kapłana przodem do ludzi. To jest kwestia wycięcia ofiarowania dużego, czy drastycznego ocenzurowania ofiarowania. To jest kwestia zmiany języka liturgicznego z łaciny na języki narodowe. W tym materiale, który zapowiedziałem, w zasadzie do którego przekierowuję, bo to jest materiał już starszy, pokazuję całą tabelkę, która porównuje poszczególne etapy mszy świętej bardzo szczegółowo i wykazuje, w jaki sposób mają się do siebie te trzy ryty. A więc na pierwszy rzut oka widać drastyczne podobieństwa. Tak właśnie jak się spojrzy po prostu z zewnątrz, to od razu przez fakt języków, odwrócenia ołtarza, przez fakt struktury tej mszy, czyli na przykład właśnie kwestie drastycznego obcięcia ofiarowania. Od razu widać, że jest tam daleko idące podobieństwo pomiędzy nowym rytem mszy a rytem Cranmera. Jeśli się wejdzie w szczegóły, również widać to podobieństwo, być może nawet widać to podobieństwo jeszcze bardziej. Poszczegóły jeszcze raz odsyłam do tego materiału. Dla tych, których to zainteresuje w ogóle, zachęcam do tego, żeby sobie wszystkie materiały, które będą też w przypiętym komentarzu podlinkowane, później pooglądać. Dla katolika, który jeszcze na ten temat nic nie słyszał, może to być lekko intrygujące. No i może powstać pytanie, no dobrze, to jak to się stało? Czy to wywołało w Kościele wtedy jakieś kontrowersje? Czy to było tak zupełnie powszechnie przyjęte przez Kościół? Czy byli ludzie, którzy już wtedy zwrócili na to uwagę, że może jest w tym coś niewłaściwego? Otóż dla nas to wszystko są tematy dosyć nieznane, to znaczy dla przeciętnych polskich katolików, dlatego że no oczywiście w Polsce za czasów komuny, gdy Novus Ordo Missae się pojawiał pod koniec lat 60. i później wchodził w latach 70., no to wtedy Kościół w Polsce był zajęty czym innym, tak? I kwestia dyskusji wokół zmian posoborowych, no w Polsce po prostu nie była najbardziej palącą sprawą, którą się biskupi i wierni mieliby zajmować. Natomiast w Kościele powszechnym jak najbardziej wzbudziło to oczywiście duże poruszenie. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Ottaviani wraz z kardynałem Bacci podpisali krótką analizę krytyczną Novus Ordo Missae. To jest dokument podpisany 25 września roku 1969. Jest to jeden z najbardziej znanych pierwszych oporów wobec Novus Ordo Missae, zaprezentowane przez jednak bardzo wysoko postawionego, przede wszystkim tutaj kardynała Ottavianiego. Ponoć miało go podpisać większa ilość kardynałów, ale przez pośpiech nie zostały te podpisy zebrane. Jest z tymi podpisami taka dosyć ciekawa historia, bo kardynał Ottaviani później wycofał swój podpis i w ogóle wycofał się z życia publicznego, co jest takie na swój sposób dwuznaczne. Czy wycofał się później z życia dlatego, że uznał, że faktycznie popełnił błąd podpisując, czy dlatego, że w jakiś sposób jednak wywarto na niego silny nacisk, żeby wycofał ten swój podpis? Nie wiemy tego. Natomiast bez wątpienia, skoro prefekt Kongregacji Nauki Wiary, prefekt Świętego Oficjum, w zasadzie tutaj dopuściłem się pewnego anachronizmu. W sumie okazuje się, że anachronizm nie był aż taki zły, to znaczy Święte Oficjum, ta nazwa obowiązywała do roku 65. Od 65 mówimy już o Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał Ottaviani był prefektem do roku 68, to znaczy chyba proprefektem do 68, w każdym razie tuż przed napisaniem tej krótkiej analizy krytycznej już ustąpił ze względu na podeszły wiek. Kwestia odwołania tego podpisu jest dosyć tajemnicza, nie ma na
jej temat jakichś bardzo wiarygodnych informacji. Ja to usłyszałem od kogoś kiedyś w jakiejś dyskusji, natomiast w tych powszechnie dostępnych informacjach w internecie jest po prostu on przedstawiany jako autor tej, jako jeden z autorów tej krótkiej analizy krytycznej. Myślę, że jak się zapoznamy z jej tekstem, to od razu będziemy widzieli, dlaczego mogłoby powstać takie, czy podejrzenie, czy taka pokusa, żeby ten podpis odwołać. Dlatego, że faktycznie ta krótka analiza krytyczna jest bardzo miażdżąca. Ona jest, można powiedzieć, że to jest bardziej taka mocno krytyczna publicystyka, niż faktycznie list pisany do papieża. To czasami naprawdę jest bardzo, bardzo ostre. Jakby nie było z tym podpisem kardynała Ottawianiego. Nie wiemy na pewno, na ile, czy ten podpis został odwołany. Jeśli, to czy został odwołany faktycznie dobrowolnie, czy jednak ktoś kardynała Ottawianiego mniej lub bardziej do tego zmusił. Nie jest to w tej chwili najważniejsze. Jest tu pewna kontrowersja. Natomiast ta kontrowersja nie odejmuje ważności dla tej analizie, raczej w pewnym sensie dodaje, bo pokazywałaby, że ścierały się tam naprawdę wielkie siły. Przeczytam wstęp i wybrane fragmenty tej krótkiej analizy krytycznej i podlinkuję oczywiście całość tekstu. Ojcze Święty, po przeanalizowaniu we współpracy z innymi teologami, Novus Ordo Missae, który został przygotowany przez ekspertów Komisji do Spraw Wcielenia Konstytucji o Liturgii po modlitwie i długim namyśle, czujemy się w obowiązku wobec Boga i Waszej Świątobliwości zakomunikować następujące spostrzeżenia. Po pierwsze, jak dostatecznie udowadnia załączona krótka analiza krytyczna, będąca dziełem grupy doborowych teologów, liturgistów i duszpasterzy, Novus Ordo Missae, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej. Być może nie czujemy od razu, jak mocne to jest stwierdzenie. Tak w całości, jak w szczegółach, ten ryt wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej. To znaczy, że w którą stronę on idzie, jeśli oddala się od teologii mszy świętej? To znaczy, że co on wyraża, jeśli nie katolicką teologię mszy świętej? Ryt mszy świętej to ma właśnie robić, ma wyrażać teologię mszy świętej. Teologia mszy świętej to jest nauka o tym, czym msza święta jest. Jeśli ryt nie odpowiada katolickiej wizji tego, czym msza święta jest, to czemu on w takim wypadku odpowiada? Przypominam tutaj o tych dziwnych podobieństwach do reformy liturgicznej protestantów w wieku XVI. Wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej sformułowanej na 20. sesji Soboru Trydenckiego, ustalając raz na zawsze kanony rytu. Sobór ten wniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii. Mamy tutaj pewną sugestię, że ta tama w jakiś sposób zostaje zaatakowana. Nie wydaje się, by argumenty natury duszpasterskiej, do których odwoływano się dla uzasadnienia tak poważnego zerwania, były dostateczne, nawet jeśli uznać, że wolno je przeciwstawiać argumentom doktrynalnym. W Novus Ordo Missae pojawia się tyle nowości, zaś z drugiej strony tyle rzeczy odwiecznych zostaje zepchniętych na dalszy plan lub przesuniętych na inne miejsce, jeśli zostało dla nich jeszcze jakieś miejsce, że grozi to, iż pewna wątpliwość, która wkrada się niestety do niektórych środowisk, wzmocni się i przerodzi w pewnik. Uważa się bowiem, że prawdy wiary wyznawane od zawsze przez wierny lud można zmieniać lub pomijać milczeniem i nie będzie to zdradą świętego depozytu, nauczania Kościoła, z którym wiara katolicka związana jest na zawsze. Ostatnie reformy stanowią wystarczający dowód na to, że nie da się wprowadzić nowych zmian w liturgii, nie powodując kompletnej dezorientacji u wiernych, którzy wyraźnie okazują, że są im one nieznośne i niezaprzeczalnie osłabiają ich wiarę. Przejawem tego wśród najlepszej części duchowieństwa jest dręcząca rozterka sumienia, czego niezliczone świadectwa napływają do nas codziennie. Punkt trzeci. Jesteśmy pewni, że nasze spostrzeżenia, dla których natchnieniem jest to, co słyszymy z ust pasterzy i wiernych, znajdą odzew w ojcowskim sercu Waszej Świątobliwości, zawsze pełnym głębokiej troski o duchowe potrzeby dzieci Kościoła. Jeśli jakieś prawo okazuje się szkodliwe, to poddani, dla których dobra się je stanowi, mają prawo, a nawet obowiązek, prosić prawodawcę z synowską ufnością o jego odwołanie. Jeśli jakieś prawo okazuje się szkodliwe,
mają prawo poddani prosić o usunięcie, odwołanie tego prawa. Dlatego też błagamy gorąco Waszą Świątobliwość w chwili, gdy czystość wiary i jedność Kościoła narażone są przez tak okrutne rozdarcia i rosnące niebezpieczeństwa, które codziennie znajdują odgłos w zasmuconych słowach Ojca nas wszystkich, abyś zechciał nie pozbawiać nas możliwości uciekania się do nieskazitelnego i obfitującego w łaski mszału świętego Piusa V, tak otwarcie sławionego przez Waszą Świątobliwość i tak głęboko ukochanego i otaczonego czcią przez cały świat katolicki. Alfred kardynał Ottaviani, Antoni kardynał Bacci. A więc, jeśli prawo jest szkodliwe, mamy prawo prosić o jego odwołanie. Tych dwóch kardynałów zdaje się już tutaj o to prosić. Pod koniec poproszą o to jeszcze dużo dobitnie. Abyś nie zechciał nas pozbawiać tego słynącego łaskami mszału świętego Piusa V. Oczywiście podlinkuję całość tego tekstu i zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie zna tego dokumentu, żeby się z nim zapoznał. Ja natomiast przeczytam tylko jeszcze kilka fragmentów. Z rozdziału 4. Przejdźmy do istoty ofiary. Tajemnica krzyża nie jest wyrażona dobitnie, ale w sposób niejasny, ukryty i niedostrzegalny dla ludu z następujących powodów. Czy my to rozumiemy, co tutaj kardynałowie piszą? Tajemnica krzyża jest ukryta. Punkt pierwszy. Definicja modlitwy eucharystycznej. Sens tak zwanej modlitwy eucharystycznej w Novus Ordo jest następujący. Aby całe zgromadzenie wiernych złączyło się z Chrystusem w wyznawaniu wielkich rzeczy bożych i w składaniu ofiary. O jaką ofiarę tu chodzi? Kto ją składa? Na te pytania nie ma odpowiedzi. Definicja modlitwy eucharystycznej sprowadza się do poniższego. Teraz rozpoczyna się centrum i szczyt całej celebracji. Modlitwa eucharystyczna, to znaczy modlitwa dziękczynienia i uświęcenia. Skutek został zatem postawiony na miejscu przyczyny, o której nie wspomina się nawet słowem. Wyraźną wzmiankę o celu ofiary zawartą w modlitwę Suscipe zniesiono i nie zastąpiono niczym. Zmiana sformułowania jest przejawem zmiany doktryny. Zatarcie roli dogmatu rzeczywistej obecności. Przyczyna braku wyraźnej wzmianki o ofierze to mniej nie więcej tylko zniesienie centralnej roli rzeczywistej obecności Chrystusa, tak dobrze uwidocznionej w tradycyjnej liturgii eucharystycznej. Rzeczywistą obecność wspomina się tylko w jednym miejscu, w przypisie, który stanowi jedyny cytat z Soboru Trydenckiego. Wzmianka ta odnosi się do rzeczywistej obecności jako pokarmu. Nigdzie nie ma najmniejszej wzmianki o rzeczywistej trwałej obecności Chrystusa z ciałem, krwią, duszą i bóstwem w przeistoczonych postaciach. Samo słowo przeistoczenie zostało całkowicie pominięte. Zniesiono wezwanie trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, Ducha Świętego, Veni Sanctificator, aby stąpił na dary ofiarne, by dokonać cudu boskiej obecności, jak niegdyś stąpił do łona dziewicy. Wpisuje się to w system milczących zaprzeczeń i stopniowego pomniejszania rzeczywistej obecności. Jeszcze fragment z rozdziału 2. Zacznijmy od definicji mszy świętej. W paragrafie numer 7, który otwiera drugi rozdział Institutio Generalis, ogólnego wprowadzenia do nowego mszału. To wprowadzenie zostało później zmienione pod wpływem między innymi właśnie tej krótkiej analizy krytycznej. Wprowadzenie do nowego mszału zostało zmienione, ale nie sam mszał. Natomiast to pierwsze wprowadzenie dobrze ilustruje intencje tych, którzy ten mszał tworzyli, który bez zmian pozostał i no, odprawiany jest do dzisiaj. Msza święta odprawiana jest według niego do dzisiaj. W paragrafie numer 7, który otwiera drugi rozdział Institutio Generalis, zatytułowany De Structura Missae, znajdujemy następującą definicję. Uczta pańska lub inaczej msza to święta synaksa albo zgromadzenie ludu bożego, które jednoczy się pod przewodnictwem kapłana, by celebrować pamiątkę pańską. Dlatego też do każdego zgromadzenia lokalnego kościoła doskonale odnosi się obietnica Chrystusa, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Definicja mszy została zatem sprowadzona do pojęcia uczty, która nieustannie przewija się w tekście. Ponadto ową ucztę określa się jako zgromadzenie zebrane pod przewodnictwem kapłana w celu sprawowania pamiątki pańskiej, wspominając wydarzenia Wielkiego Czwartku. Żaden z tych elementów nie zawiera w sobie dogmatów, rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, rzeczywistości ofiary, sakramentalnego charakteru dokonującego konsekracji kapłana, ani wewnętrznej wartości ofiary eucharystycznej, niezależnej od obecności
działalności zgromadzenia. Jednym słowem, nowa definicja nie zawiera żadnego z zasadniczych dogmatów dotyczących mszy świętej, które zebrane razem stanowią prawdziwą jej definicję. Celowe ich pominięcie w tym miejscu jest równoznaczne z ich prześcignięciem i negacją, przynajmniej w praktyce. Rozumiemy to? Kardynałowie podają, jaka powinna być definicja mszy świętej. To są te cztery wymienione dogmaty i mówią, żaden z nich nie został umieszczony w tej definicji. W drugiej części tego paragrafu stwierdza się, pogłębiając jeszcze bardziej już i tak głęboką dwuznaczność, że obietnica Chrystusa, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, doskonale odnosi się do zgromadzenia, które stanowi mszę. W ten sposób obietnica, która dotyczy duchowej obecności Chrystusa przez jego łaskę, postawiona została jakościowo na równi, wyjąwszy większe jej natężenie, z substancjalną i fizyczną obecnością w sakramencie Eucharystii. To są rzeczy naprawdę bardzo poważne. Jeszcze spojrzymy sobie na samo zakończenie tejże krótkiej analizy krytycznej skierowane ponownie do samego papieża. Dziś oficjalnie uznaje się, że podziały i schizmy istnieją już nie tylko na zewnątrz, ale w samym łonie religii katolickiej. Jedność Kościoła jest nie tylko zagrożona, ale znajduje się w bardzo poważnym niebezpieczeństwie. Zaś błędy przeciwko wierze nie tyle się wkradają, co są narzucone za sprawą liturgicznych nadużyć i aberracji, które również zostały zatwierdzone. Liturgiczne nadużycia i aberracje, które również zostały zatwierdzone. Wydaje się, że porzucenie tradycji liturgicznej, która przez 4 stulecia była znakiem i gwarancją jedności kultu oraz zastąpienie jej inną, zdolną do bycia jedynie znakiem podziału, ponieważ zezwala pośrednio na niezliczone swobody, zaś sama roi się od insynuacji i otwartych błędów przeciw czystości wiary katolickiej, stanowi, mówiąc oględnie, nieobliczalny błąd. Może pojawić się pytanie, jak to jest możliwe, że Kościół tak po prostu zmienia liturgię z dnia na dzień. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy to nie wzbudzało jakichś kontrowersji? Widzieliśmy krótką analizę krytyczną, natomiast w tym temacie bardzo ciekawa jest również bulla Quo Primum Piusa V. Spojrzymy sobie również na fragmenty z tejże bulli. To jest bulla, która ustanawia mszał trydencki, tak właśnie w cudzysłowie go nazywając. Dlaczego? Wyjaśniałem już na początku, dlaczego w cudzysłowie. W tej bulli papież dekretuje, że ten mszał ma być powszechnie używany. No i właśnie fragmenty przeczytam. Ponadto na mocy treści niniejszego aktu i mocą naszej apostolskiej władzy przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania mszy świętej w jakimkolwiek kościele bezwzględnie można posługiwać się tym mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania mszy świętej w inny sposób niż przez nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego mszału, a niniejsza konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna i będzie mieć moc prawną pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów zgromadzeń prowincjalnych bądź synodalnych i pomimo zwyczajów wyżej wymienionych kościołów, ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowując tylko zwyczaje mające ponad 200 lat. Podobnie nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych apostołów Piotra i Pawła. Danu świętego Piotra w Rzymie w roku 1570 wcielenia naszego Pana dnia 14 lipca 5 roku naszego pontyfikatu papież Pius V. A więc mamy tutaj
Na dodatek jeszcze dokument świętego papieża, dokument, w którym on dekretuje, że nikt nigdy nie może być zmuszany do tego, żeby odprawić mszę świętą według jakiegoś innego mszału. Że nikt nigdy nie może zostać ukarany za odprawianie w mszy świętej zgodnie z tymże mszałem. I jeśli ktoś by spróbował w jakikolwiek sposób zmienić tą treść jego dokumentu, właśnie tej jego bulli, to naraża się na gniew wszechmogącego Boga i świętych apostołów Piotra i Pawła. Jest to kwestia do dyskusji teologicznej, na ile kolejny papież może zastąpić, może znieść taki dekret swojego poprzednika. Każdy papież ma taką samą władzę zasadniczo, a więc Paweł VI ma zasadniczo taką samą władzę jak Pius V. Można by dyskutować o tym, co Paweł VI mógł zrobić, a czego nie mógł zrobić, ale na pewno czymś niewyobrażalnym jest milczące pominięcie bulli Piusa V. To jest to, co się stało. Przy reformie liturgicznej w ogóle nie odniesiono się do bulli Piusa V, która tak mocnych słów używa. Jeśli ktokolwiek to zezwolenie, indult i ten zakaz, jeśli ktokolwiek to naruszy, naraża się na gniew wszechmogącego Boga i świętych apostołów Piotra i Pawła, a oni udają, że tego nie było. I to jest coś szokującego. Czy Paweł VI naprawdę był tak pewny tego, że on może po prostu sobie to zignorować? Że to można tak po prostu? Tam taki mieli styl? Czy co? Czy on brał na poważnie te słowa? Nie wiem. Jest to coś szokującego. Moim zdaniem, jeśli chcieliby faktycznie zgodnie, powiedzmy, z tą bullą Piusa V wprowadzić nowy mszał, to musieliby nie zakazywać starego mszału i wprowadzić jako możliwość, tak, odprawianie mszy świętej według nowego rytu. Wtedy również należy dyskutować, czy ten nowy ryt jest dobry, czy zły i tak dalej, ale na pewno nie można tak po prostu zlikwidować ten mszał kanonizowany przez Piusa V i tak po prostu tą bullę quo primum Piusa V potraktować, jakby jej nie było. Jakby, nie wiem, no tu trzeba było jednak wydać jakiś dekret nawiązujący do tej bulli. W jakiś sposób się do tego odnieść, tak, że zmieniamy, nie wiem, gdyby Paweł VI wydał dekret, że odwołuje tą bullę, no to można by dyskutować i teolodzy by dyskutowali. Miał prawo, nie miał prawa, ale właśnie może tego nie chciano. Może nie chciano, żeby dyskutowano o tym, czy miał prawo, czy nie miał prawa. Może chciano, liczono na to, że tak po prostu zrobimy i to jest i bez dyskusji, tak? I to jest trochę takie myślenie dziwne. To przypomina bardziej myślenie właśnie w duchu ślepego posłuszeństwa, a nie cnoty posłuszeństwa. Cnota posłuszeństwa jest posłuszna przede wszystkim Bogu i później wszystkim od nich, od Pana Boga zależnym w tym stopniu, w jakim Panu Bogu są posłuszni. Natomiast tutaj jakby Paweł VI wydaje jakiś dekret, zupełnie pominąwszy to, co jego poprzednicy tak ostrymi słowami zapisali. Jest to bardzo, bardzo dziwne. Oczywiście tekst bulli Piusa V również będzie podlinkowany. A więc podsumowując, mamy zarówno bardzo poważne zarzuty merytoryczne co do samej reformy liturgicznej, zaprezentowane nam przez kardynałów Ottawianiego i Bacciego, którzy twierdzą, że Novus Ordo Missae oddala się od katolickiej teologii mszy świętej zarówno w ogólności, jak i w szczegółach i kardynałowie błagają papieża o to, żeby odwołał to prawo, które ustanawia ten nowy mszał, jak również mamy zadziwiającą praktykę z drugiej strony, zadziwiającą praktykę Pawła VI, który w ogóle nie odnosi się do bardzo mocnych słów swojego poprzednika, który zakazuje w jakikolwiek sposób naruszyć ten mszał, który zakazuje zakazania tradycyjnej mszy świętej, który pisze, że jeśli ktoś tą jego bullę w jakikolwiek sposób zmieni, to naraża się na gniew wszechmogącego Boga i świętych apostołów Piotra i Pawła. A więc mamy zarzuty zarówno merytoryczne, jak i prawne. Mamy zarzuty zarówno co do samego rytu i tego, czy on wyraża katolicką wiarę, czy nie, i zarzuty co do tego, czy w prawomocny sposób ten ryt został wprowadzony. A więc myślę, że już widzimy, że sprawa jest tutaj naprawdę bardzo,
bardzo poważna. Jednocześnie w tyle głowy mamy tą trzecią rzecz, czyli to podobieństwo do rytu Cranmera, do rytu wprowadzonego przez protestantów w wieku XVI. To wszystko powinno naprawdę zapalić nam taką czerwoną lampkę ostrzegawczą. Uwaga, czy przypadkiem za tym wszystkim nie stoi faktycznie jakaś herezja? Czy przypadkiem za tym wszystkim nie stoi jakaś próba zmiany teologii mszy świętej, czy w ogóle zmiany katolickiej teologii? Tutaj zainteresowanych tym tematem odsyłam do materiału Novus Ordo a Modernism, czy Modernizm a Nowa Msza. Będzie ten materiał również oczywiście podlinkowany. Niektórzy z Was ostatnio w komentarzach pisali sporo takich komentarzy w stylu: ale niech się ksiądz zajmie tylko tymi pobożnymi sprawami. Jest on taki cyniczny i złośliwy. I te komentarze pojawiło się całkiem sporo. I gdy moi widzowie, za co bardzo dziękuję, zadawali pytanie, trochę drapali te komentarze na zasadzie: ale o co konkretnie chodzi? Gdzie ksiądz jest złośliwy i cyniczny? To praktycznie w każdym z tych komentarzy wychodziło, że no bo ksiądz mówi, że Novus Ordo jest zły i ksiądz się wyraża w sposób lekceważący o Novus Ordo Missae. I teraz ja myślę, że po tym, co zostało zaprezentowane, jest już oczywiste, że czuję się w obowiązku, żeby ostrzegać. Podstawowym obowiązkiem kapłana jest, aby wykazać błąd, cytując tutaj świętego Pawła. Jeśli jest jakieś zagrożenie dla wiary, obowiązkiem dobrego pasterza jest, żeby przed tym zagrożeniem ostrzegać. Novus Ordo Missae, ze względu na to, że nie wyraża katolickiej wiary, powtarzając za kardynałem Ottavianim i Baccim, i ze względu na to, że został ustanowiony, bardzo możliwe, że w sposób nieprawomocny, istnieje bardzo poważna wątpliwość co do prawomocności jego ustanowienia, i jednocześnie przypomina protestancką teologię liturgii, bo tutaj trudno mówić o mszy świętej, protestancką reformę liturgiczną. Ze względu na to należy go postrzegać jako ryt wysoce wątpliwy, stanowiący zagrożenie dla wiary katolików, bo nie wyraża katolickiej teologii mszy świętej, a więc długofalowo będzie kształtował inną wiarę, będzie kształtował inne przekonanie o mszy świętej, będzie kształtował mniej lub bardziej protestancką wizję liturgii. W materiale Nowa Msza, Novus Ordo a Modernizm, wskazywałem na punkty styczne pomiędzy herezją modernizmu, czyli największą herezją wieku XIX, wciąż jeszcze aktualną w wieku XX, potępioną jeszcze w połowie wieku XX przez papieża Piusa XII. Widać bardzo wyraźne punkty styczne pomiędzy herezją modernizmu a Novus Ordo Missae. Widać wyraźnie, że Novus Ordo Missae dobrze pasuje do herezji modernizmu. A więc po tym wszystkim, co widzieliśmy, uważam, że mam nie tylko prawo, ale ścisły obowiązek sumienia mówić ludziom, że Novus Ordo Missae nie wyraża katolickiej wiary. Wszystko na to wskazuje, że katolickiej wiary nie wyraża, że nie został ustanowiony w sposób prawomocny, że raczej wyraża wiarę protestancką niż katolicką, przynajmniej w odniesieniu do samej teologii liturgii. Dlatego uważam, że moim ścisłym obowiązkiem jest mówić, że Novus Ordo Missae to zło. I jeśli ktoś teraz przychodzi: ale przecież proszę księdza, tam jest żywy Pan Jezus. To też się często zdarza w komentarzach. Żywy Pan Jezus. Przecież ludzie tam przychodzą do żywego Pana Jezusa. Ja nie neguję tego, że ludzie, którzy spełniają swój obowiązek niedzielny, bardzo często mają po prostu dobrą intencję, po prostu idą do kościoła, chcą spełnić swój obowiązek niedzielny. Tak, chcą tam się spotkać z Panem Bogiem. I bez wątpienia jest wielu pobożnych księży, którzy starają się zrobić z tego, co mogą. Ja tego wcale nie neguję. I dzięki Bogu, że tak jest. Ale to nie zmienia faktu, że ten ryt, którym się ci księża posługują, a na którego wierni chodzą, im szkodzi. Ten ryt całościowo Kościołowi szkodzi i być może jest katastrofą w historii Kościoła, jakiej do tej pory jeszcze nigdy nie mieliśmy. Być może istnieje jakiś związek pomiędzy tym rytem, który bardziej protestancką wiarę wyraża, a tym, że katolicy dzisiaj rzadko
coraz rzadziej dzisiaj wierzą w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Coraz rzadziej wierzą w to, że msza święta prawdziwie jest ofiarą. Być może istnieje jakiś związek pomiędzy tym kryzysem wiary właśnie w tych punktach, a tym, że Novus Ordo Missae te rzeczy wyraża albo wcale, albo bardzo mało. A więc ja tego nie neguję, ale to nie zmienia faktu, że ten rytm jest zły. To, że Pan Jezus jest tam obecny, to nie oznacza jeszcze, że ten rytm po prostu można stosować. A więc możemy sobie wyobrazić rytm, który jest jakiś zupełnie używany tylko dla bluźnierstwa. Możemy sobie wyobrazić upadłego kapłana, który odprawia mszę świętą specjalnie w jakichś zupełnie niegodnych warunkach i będzie ważna. Zgodnie z katolicką teologią ona będzie ważna. Jeśli kapłan ma intencję konsekracji, wypowiada słowa konsekracji, to konsekruje, nawet jeśli zrobi to specjalnie po to, żeby te postacie eucharystyczne, żeby Pana naszego Jezusa Chrystusa później w jakiś sposób obrażać. To i tak będzie ważne. A więc to, że tam dochodzi do konsekracji, nie oznacza jeszcze, że my powinniśmy w tym uczestniczyć. Takie właśnie bluźniercze msze, które ponoć się zdarzają, gdzie upadli kapłani specjalnie robią takie rzeczy po to, żeby Pana Jezusa obrażać. Takie rzeczy się dzieją i ta msza byłaby ważna, tak, msza w zasadzie w cudzysłowie, ale tam będzie prawdziwie obecny Pan Jezus. Sama ważność konsekracji nie oznacza jeszcze, że ja powinienem w tym uczestniczyć. Pamiętajmy również prawo kanoniczne przez praktycznie 2000 lat do nowego prawa kanonicznego ściśle zabraniało uczestnictwa na przykład w liturgii prawosławnej, gdzie również jest rzeczywiście obecny Pan nasz Jezus Chrystus, a jednak Kościół nie pozwalał na uczestnictwo w tej liturgii. Sama ważność tej liturgii nie jest jeszcze w sensie, czyli że dochodzi do konsekracji, nie jest wystarczającym powodem, żeby powiedzieć, że ta liturgia jest dobra. Jeśli ta liturgia została tak uformowana, że raczej kształtuje wiarę protestancką, to należy za wszelką cenę tą liturgię zmienić. Należy za wszelką cenę tą liturgię cofnąć, tą reformę cofnąć. Należy za wszelką cenę tą liturgię naprawić. Już w ten czy w inny sposób, jak konkretnie ją naprawić, to jest kwestia zupełnie inna, ale to po prostu trzeba zrobić za wszelką cenę. I dlatego ja nie mogę powiedzieć wiernym, że nie, macie spokojnie możecie iść na nową mszę. Nie, ja muszę im powiedzieć, ludzie, to jest rytm mszy świętej, który katolickiej wiary nie wyraża. My mamy ścisły obowiązek sumienia mówić wszystkim dookoła, ta msza nie jest katolicką mszą świętą, ona katolickiej wiary nie wyraża. Mamy za wszelką cenę obowiązek zdystansować się od tej zdeformowanej liturgii, trzymać się od niej z daleka i zmusić Kościół do tego, żeby tą liturgię naprawił. I jeśli ktoś myśli, ale to przecież bez sensu, to było zarzut dawno temu arcybiskupa Lęgi, że ale skoro bractwo mówi, że nie chodzić na Novus Ordo Missae, no to dajcie nam tą prawdziwą mszę świętą. Oczywiście bractwo daje tą prawdziwą mszę świętą, odprawia tradycyjną mszę świętą, gdzie tylko może. Natomiast oczywiście nie wszędzie, nie w każdej wioseczce i nie w każdym małym miasteczku taka msza święta będzie. Ale jeśli teraz, drodzy moi słuchacze, jeśli teraz to was poruszyło, zaintrygowało, posłuchacie więcej materiałów, dowiecie się więcej na ten temat, jeśli zrozumiecie, tak, Novus Ordo Missae to zło, muszę praktykować moją wiarę na tradycyjnej mszy świętej. Jeśli będzie was 1000, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, to wtedy nie umknie to władzy kościelnej. Wtedy będą pośród tych moich widzów oczywiście również księża, więc będzie więcej możliwości do odprawienia mszy świętej. Wtedy im więcej będzie tych osób, które dystansują się od Novus Ordo Missae, tym większa szansa na to, że w końcu uda się wyprzeć Novus Ordo Missae, bo oczywiście Novus Ordo Missae siłą rzeczy musi umrzeć, bo jest bezpłodny, tak, w sensie duchowym jest bezpłodny, nie wydaje owoców uświęcenia, więc to się prędzej czy później stanie, a nam chodzi o to, żeby stało się jak najszybciej. A więc takie pytania teoretyczne w stylu, a przecież nie mogą wszyscy katolicy nagle przychodzić na tradycyjną mszę, bo u was nie ma tyle miejsca w kaplicach. No to nam raczej nie grozi, że wszyscy katolicy w
Polsce nagle się będą próbowali wcisnąć do naszej kaplicy w Józefowie. Jeśli będą powoli wszyscy nagle, katolicy w Polsce zaczną powoli dochodzić do zrozumienia tradycji, to będzie chwilę trwało, tak? I w tym czasie kapłani też będą się, bo to siłą rzeczy, zawsze gdy jakaś ilość wiernych przychodzi, to przychodzą też jacyś kapłani, no bo siłą rzeczy kapłani to też ludzie też słyszą to samo, co wierni, też rozmawiają ze swoimi wiernymi i naturalnie zawsze to tak wygląda, więc jeśli ten ruch będzie trwał, to po prostu będzie powoli zwiększała się liczba katolickich mszy świętych. I przecież o to nam właśnie chodzi. Więcej tradycyjnych mszy świętych, więcej tradycyjnej nauki Kościoła. Nie dlatego, że nam się stara msza bardziej podoba, bo to przeważnie też w tych komentarzach, o których wspomniałem, to jest właśnie takie tło. No ja też lubię starą mszę, ale po co wy mówicie, że to jest, że nowus jest zły? Po co? Po to, żeby zbawić swoją duszę, po to, żeby wasze dusze zbawić, po to, żeby zbawić duszę waszych dzieci, ludzie. Przecież tu nie chodzi o to, że mi się podoba stara msza, a nie podoba nowa, tylko chodzi o to, że nowa msza prowadzi do piekła. Nie w tym sensie, że każda babcia, która pobożnie tam idzie, pójdzie do piekła, tylko w tym sensie, że długofalowo niszczy wiarę wiernych i po kilku pokoleniach mamy już ogromny problem z pewnymi prawdami wiary. Nawet w Polsce, gdzie tą reformę przeprowadzono niezwykle powoli w porównaniu do zachodu Europy. A więc Novus Ordo Missae niszczy katolicką wiarę, zastępuje ją wiarą protestancką i dlatego mamy ścisły obowiązek sumienia. Mówić Novus Ordo Missae to zło. Nie idźcie tam, nie idźcie. Idźcie tu, to znaczy do tradycyjnej mszy świętej. Mam nadzieję, że tych nowych widzów, których udało się w międzyczasie tematem zainteresować, że uda się was przekonać do tego, żeby więcej na ten temat posłuchać, poczytać, bo sprawa jest faktycznie wagi największej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.